Janusz Palikot mówił o patologii, protestowała Gazeta Wyborcza, a nawet lewicowa niemiecka prasa. Takie reakcje lewicy wzbudziła lipcowa rekonstrukcja ataku Ukraińców na polską wieś. Zorganizowano ją w Radymnie na Podkarpaciu i odbyła się w 70. rocznicę rzezi wołyńskiej. Jak piszemy w Rzeczpospolitej, lewica wkrótce będzie miała kolejny powód do histerii, bo środowiska kresowe planują kolejną rekonstrukcję. Tym razem odbędzie się w Wołowie na Dolnym Śląsku i ma zostać tam zrekonstruowany atak Ukraińców na Hutę Pieniacką, który odbył się w lutym 1944 roku. Mają zostać nawet zinscenizowane sceny nabijania dzieci na sztachety. Nie trudno się domyślić, że lewica znów będzie protestować, szczególnie, że już teraz obawy co do przebiegu rekonstrukcji ma Związek Ukraińców w Polsce. Co środowiskom lewicowym nie podoba się w tego typu rekonstrukcjach? Ich zdaniem są zbyt drastyczne i budują trudności w dialogu polsko-ukraińskim. Jednak warto przypomnieć, że takiej Gazecie Wyborczej zupełnie nie przeszkadzała rekonstrukcja w 2010 roku spalenia stodoły z Jedwabnego. W zupełnym innym tonie też wypowiadała się na temat rekonstrukcji sprzed lat, gdy odtwarzano akcję Wisła wymierzoną w Ukraińców. Tak więc wygląda na to, że w Polsce można inscenizować wydarzenia historyczne tylko wtedy, gdy Polacy są przedstawieni jako ci źli. Dlatego takim pochukiwaniom środowisk lewicowych klasowianom radzę w ogóle się nie przejmować.